Przez ponad dwa miesiące kina świeciły pustkami. 6 czerwca to się zmieni. Chcemy Państwu przede wszystkim zaprezentować filmy, których projekcje zostały przerwane przez zamknięcie kina. Czyli powtórzymy film polski Komasy, Sala samobójców, Hejter, na który bardzo serdecznie zapraszam, bo jest naprawdę świetny. Oraz dla dzieci animacja Disneya pod tytułem Naprzód. Do tego zagramy dwa filmy, kino familijne na podstawie gry wideo Sonic, Szybki jak błyskawica oraz komedię gangsterską Dżentelmeni. Wielu dystrybutorów zatrzymało jakby wszystkie premiery z powodu zamknięcia kin, dlatego też trzeba poczekać chwileczkę, zanim producenci zdecydują się podać nowe daty premier. Ale będziemy monitorować na bieżąco sytuację i myślę, że nie będą Państwo zawiedzeni. W okresie epidemii kinomani nie tylko w Lubinie, ale w całej Polsce wspierali polskie kina w ramach specjalnej akcji. Chodzi o to, że można kupić elektroniczny bilet do kina. W naszym kinie ten bilet kosztuje 17 zł, czyli tak jakby bilet ulgowy. I on jest bezterminowy. Kiedy już wrócimy do normalności, ten bilet będzie można wykorzystać na każdy seans w naszym kinie, zarówno z regularnego repertuaru, jak i w DKF-ie, bo akurat tak się składa, że bilety do DKF-u również są po 17 zł. Cały czas w Lubińskiej Muzie dostępna jest internetowa sprzedaż biletów do kina. Od piątku, 5 czerwca, będzie również czynna stacjonarna kasa. Możliwość otwarcia kin wiąże się jednak z ograniczeniem liczby widzów do 50% miejsc.